Kolejna próba sprzętu. To już mamy nowy rok, 2020. Przepiękny rok z wspaniałym pobytem, jak na dziś, pięciu planet w znaku koziorożca i Urana w znaku byka w trygonie. Przepięknym. Dzisiaj mamy trygon. Uran stoi na początku znaku byka, natomiast Jowisz, Słońce i Merkury na początku koziorożca. I jest potrójny trygon trzech dosyć istotnych planet osobistych. Mianowicie Merkury to jest komunikacja, przekaz, rozumienie, tak? Przekaz wiedzy, poznawanie wiedzy, czyli generalnie komunikacja, to jest król złodziei. Grecki, w panteonie greckich bóstw, bogów, to był król złodziei, król komunikacji. Jowisz, małe szczęście, planeta społeczna, i Słońce, planeta osobista. Wielkie szczęście, nasz wielki ojciec. I one stoją na początku znaku koziorożca, natomiast w 20 stopniu i 21 są Saturn, planeta społeczna, i Pluton, planeta pokoleniowa, czyli nadchodzi wielka zmiana w życiu każdego z nas, w życiu społeczeństw, i ta zmiana już co najmniej od 10 lat nabiera tempa. Widzimy, jak się struktury sypią, jak następuje globalne przebudzenie, ale ja bym powiedział przewartościowanie priorytetów naszej społeczności, naszej cywilizacji, tak? Też upadek pewnych wartości. I tutaj wchodzimy po kilku latach destrukcji, rozczarowania, dewaluacji pewnych wartości, wchodzimy w czas budowania nowego, tak? Bo to my mamy to zbudować. Nikt tego za nas nie zrobi. I to jest ten czas, ostatnie kilka lat, najbliższe kilka lat, to jest czas budowania nowego systemu wartości, nowej kultury, nowego sposobu współżycia, nowego sposobu pracy, budowania relacji, tak? Powiedziałbym słowami Eckharta Tolle, budowanie nowej ziemi, tak? Na wspólnocie. Na bazie miłości, nie na bazie śmierci, wyzysku, kultu śmierci, kultu silniejszego, tak? To jest 2020 rok i następny czas. Tutaj trudno jakieś ramy czasowe, to jest proces w gruncie rzeczy dla gatunku ludzi epokowy, tak, historyczny. To jest takie dojrzewanie, bym powiedział, wieku średniego, tak, przewartościowanie, podsumowanie błędów okresu szaleństwa, tak, młodości. No tak, ja to dla siebie to definiuję tutaj, jakby nie, to jest moja czysto subiektywna odbiór tego, tak. Tutaj nie ma jakby zewnętrznych, nie ma się do czego odnieść, bo to się dzieje po raz pierwszy w historii gatunku ludzkiego, tak. Pewnego typu kreacja na bazie ruin, bo to, w czym my żyjemy, to jest ruina, jedna wielka ruina etyczna. Żadne słowa tego nie oddadzą. Ostatnie 100 lat wojen i system, w którym żyjemy, to nie jest ludzki system. Także życzę wszystkim wytrwałości, życzę dobrego kontaktu z sobą, ze swoją intuicją,
zdania się na pewnego rodzaju zaufanie, że to, co jest, jest spoza nas, tak? To samo siebie koryguje, tak? Coś, co było i jest, jest zaakceptowane, dlatego jest, jest dopuszczone w manifestacji, w realności, bo jest. Jeżeli jest, to znaczy, że jest zaakceptowane, jest dopuszczone. Ale to nie znaczy, że nie może ulec zmianie, tak? I my wszyscy jesteśmy częścią tej zmiany. Każdy z nas w swoim własnym podwórku, w swoim życiu. I świadomość zbiorowa jako wypadkowa tych wszystkich energii, zmagań, dążeń, kreatywności, pragnień, pracy, również pracy wewnętrznej, to też twoja wewnętrzna praca, twoje wewnętrzne dojrzewanie, to jest twój wkład w świadomość zbiorową, bo to, co ty w swoim sercu, w swojej duszy dostrzeżesz, wytworzysz, poddasz się, otworzysz się, dopuścisz do siebie, tak? To przechodzi w sferę informacyjną, tak? W sferę mentalną, tak? Mentalną, emocjonalną, no już mniejsza o nazwę. Sferę informacyjną. Wszystko jest we wszechświecie informacją, tak? Najpierw jest intencja, po czym następuje przejawienie, tak? I tutaj mamy pewnego typu wpływ na to. Dlatego tu jesteśmy. Gdybyśmy nie mieli na to wpływu, to by nas nie było, tak? To jest jakby baza. To jest baza, na której nabudowujemy wspólnie, każdy z osobna, każdy w swoim sobie, jakby tak, w swoim wnętrzu. Trzymam kciuki za każdego z was i za siebie. Życzę wytrwałości w nowym roku, cierpliwości, wyrozumiałości dla siebie samego przede wszystkim, miłości dla siebie samego również, każdemu z was. Bo to jest pierwszy krok, od którego zaczynają się następne właściwe kroki. Dziękuję. Pozdrawiam.